These men sleep, all the fools rush in. Przez całe swoje artystyczne życie ja oczywiście zawsze śpiewałem swoje piosenki swoim głosem, pisałem swoje piosenki, ale gdzieś ten Elvis za mną stał. No i niewielu wiedziało, że umiem te piosenki zaśpiewać i robiłem takie przegięcia pod tytułem dążyłem do jakiegoś zbliżenia się do jego tembru głosu. Oczywiście ja się broniłem przed tym, ponieważ nie chciałem mieć przypiętej łatki jakiegoś polskiego Elvisa. No, ale teraz przyszedł czas, że namówił mnie ktoś właśnie na zarejestrowanie tych piosenek. Właśnie był to Andrzej Lipczyński, twórca strony Elvis from Poland. Amazing grace, how sweet the sun. Dla Pawła Bączkowskiego Elvis jest mistrzem, który łączył gatunki i style. Podobnie robi Paweł. Od 13 roku życia komponuje, pisze teksty i śpiewa. Muzyce country, publiczności countrowej, mrągowskiej naprawdę zawdzięczam bardzo dużo, ponieważ ta publiczność mnie wypromowała. W telewizorze, radiu i jeszcze w ubie dzień mądre głowy krzanią, że wcale nie jest tak źle. Koniec końców, nie chcę związać się, całe życie karuję, zbyt pusik z tego mi proletariuszy wszystkich krajów, rock'n'rollową on się śpię. Muzyka country była moim też sposobem na życie i też sposobem na odbicie się tu właśnie z Szamotu. Chłopak z Szamotu, w zasadzie bez żadnego poparcia. Pojechałem na jeden festiwal, przegląd kantrowy, drugi, trzeci. Umiałem to zaśpiewać. I to mi dało tą szansę. Dzisiaj do Szamotu wróciłem i chcę tu mieszkać. Jest mi bardzo dobrze tutaj. Paweł Bączkowski nie musi wychodzić z domu, żeby dotrzeć do słuchaczy w Polsce i na całym świecie. Internet stał się dla niego takim samym narzędziem pracy, jak samochód. Ciągle zmieniam miejsce, ciągle zmieniam dom. Ciągle widzę ludzi, hałaśliwy krąg. Staram się zapomnieć i zagłuszyć ból, który wraz z iskrami sypie się spod kół. Choć zamykam oczy, widzę twoje łzy. Choć zamykam serce, tęsknię tak jak ty. Choć zamykam myśli, słyszę słów tych dźwięk. Nigdy nie uciekniesz, nigdy nie zapomnisz mnie. Chciałbym pokazać w świecie przynajmniej, że Polak potrafi. Ludzie ocenią. Myślę, że ludzie ocenią. No wiesz, właśnie, ludzie kochają Elvisa. Nie będziemy się tak chwalić tutaj. Ludzie kochają te piosenki i wiesz co, powiem ci, ja strasznie się denerwuję z tym materiałem. I takim starym Elvisem, znaczy starym, takim późniejszym troszkę. Dobrze, okej. Okay. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? I'm sorry we drifted apart. Dobrze jest? Dobrze. Does your memory? Na świecie jest zawodowych imitatorów, oni się nazywają impersonators. Jest 35 tysięcy. Prawda. W Polsce jest wielu wykonawców, którzy śpiewają tę piosenkę. Po co jeszcze jeden? Ja nie jestem impersonator. Impersonator muszę się przebrać. Musi wyglądać jak Elvis. Duże baki, czarne włosy, strój. Nigdy tego stroju nie przewidzieję, ponieważ ja jestem Pawłem Bączkowskim, który jest sam w sobie wykonawcą, a daje, prawda, tym koncertem hołd temu piosenkarzowi. Potem zaśpiewam. Dobra, i to przeleci, dobra? Dobrze. Honey, you're lying when you said you love me. And I had no cause to doubt you. Jeden jest lepszy w wolniejszych, drugi jest szybszy. Także długo trudno jest to ocenić, ale Paweł no, jest najbliższy, mi się wydaje. Ma niską barwę, pełną, ciepłą przede wszystkim barwę. Czysto, nie? Zostawimy więcej Elvisa niż Bączka. Tak trzeba zrobić, wiesz. No i tak zostawimy. Tak trzeba zrobić. I potem do baru idzie. Tak. Znaczy do kasy. Do kasy. Nie wszystko mi się udaje.
wiele rzeczy mi się nie udało. Jakoś musiałem to przeżyć, przeżywam dalej. No i, ale wstaję rano zawsze z nadzieją. Z nadzieją, że coś dzisiaj się znowu dobrego wydarzy.